Moi kochani, właśnie pastor tak żartem powiedział, że drugi raz możemy dzisiaj się nawrócić. Powiem wam, coś w tym jest. Pamiętam w Afryce, to był 2006 rok, kiedy podróżowaliśmy, oto zapowiedziano, że dzisiejszego wieczoru będziemy w miasteczko Ozoro i tam na dużym placu będziemy głosić Ewangelię. Kiedy jechaliśmy do tego miasteczka, zapytałem jednego z pastorów, a jak wygląda sytuacja duchowa tej miejscowości? Jak wygląda? Bo my tak na granicy byliśmy północy, południa, więc usługiwaliśmy też na wioskach muzułmańskich. I kiedy spytałem się, jak wygląda rzeczywistość duchowa tego miasteczka, ten pastor powiedział tak, wiesz co, około 10 lat temu było tam potężne przebudzenie. Praktycznie całe miasteczko stanęło w ogniu Ducha Świętego i praktycznie chyba wszyscy mieszkańcy pojednali się z Bogiem. I wtedy, tak wiecie, troszkę posmutniałem i powiedziałem, to dlaczego mnie tam wieziesz? Dlaczego robimy tam ewangelizację? I wtedy on powiedział tak, wiesz, to było 10 lat temu i wiele, wiele ludzi dzisiaj, z tych, którzy wtedy doświadczyli Bożej obecności, znów tej obecności potrzebują. A więc Ewangelia Krzyża wcale nie jest tylko Ewangelią dla tych, którzy są poza Kościołem, ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Wielki Kamień Odwalony. Jest to związane z zmartwychwstaniem, a zmartwychwstanie jest ściśle związane ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Więc pozwólcie, że przeczytam taki znany fragment Bożego Słowa, który mówi o tym wydarzeniu zmartwychwstania. Będę czytał z Ewangelii Marka, 16 rozdziału. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro weszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu. I mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. Chrystus zmartwychwstał. Kamień został odwalony. Jaki to był kamień? Wielki kamień. Czytamy, a Józef wziął ciało, owinął je w czyste prześcieradło, złożył je w swoim nowym grobie, które wykuł w skale i zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. Odwalony wielki kamień, pusty grób. Zmartwychwstanie to największa porażka diabła i wspaniałe zwycięstwo Chrystusa. Pan Jezus umarł na krzyżu i pokonał między innymi na krzyżu moc śmierci. To zwycięstwo nie oglądamy na krzyżu. Na krzyżu triumfuje śmierć. Ale trzeciego dnia coś się stało. Ten wielki kamień, którego nikt by nie był w stanie odwalić, tylko moc zmartwychwstania mogła to uczynić. Ten wielki kamień został odwalony. Moi kochani, wielki kamień grzechu, choroby, śmierci został odwalony. I później widzimy ten proces, jak te wielkie kamienie są usuwane. Najpierw z Jerozolimy, gdzie czytamy 3000 nawróconych dusz, w dzień zielonych świąt zostało. Piotr i Jan uzdrawia chromego przy bramie pięknej. Uzdrowienie sparaliżowanego Eneasza. W Jopie dochodzi do wskrzeszenia zmartwych. To samo się dzieje podczas głoszenia Pawła. Paweł uzdrawia chromego od urodzenia. Na Malcie dochodzi do masowych uzdrowień. Jakże wiele potężnych kamieni, których swoją siłą ani mocą nie jesteśmy z siebie zdjąć, zostało odwalonych. Jezus żyje. Moc Jego śmierci i zmartwychwstania dziś jest tak samo potężna, jak w dniu, kiedy ten wielki kamień został odwalony.
chciałbym pokazać wam kilka osób, które były zgubione, duchowo martwe. Ich życie pozbawione było sensu. Ale ten wielki kamień, który uniemożliwiał, by normalnie żyć, został odwalony przez zmartwychwstanie Chrystusa. Pamiętam, wiele lat temu do naszego domu, do naszego ośrodka przyjechała kobieta. Prowadziliśmy wtedy w Janowicach pracę też z kobietami. Ela, lekarz, anestezjolog. Widziałem, że jest bardzo zniszczona. Jej ręce drżały, twarz była opuchnięta i kiedy zacząłem z nią rozmawiać, zauważyłem, że ona inny język używa w tej rozmowie niż inni ludzie. Wchodzi do mojego biura i mówi: chwała Bogu, pastorze. O, dzięki Bogu, że mogę tutaj być. Ja wierzę, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. I pomyślałem i zadałem jej pytanie: kim jesteś? Ona mówi: jestem lekarzem, anestezjologiem. Wychowałam się w rodzinie chrześcijańskiej. Od dziecka w naszym domu czytano Biblię. Rodzice przed każdym posiłkiem modlili się razem z nami. Było wspaniale. Zacząłem naukę w jednej szkole, w drugiej szkole. Zdecydowałam się pójść na medycynę. Tam poznałam wspaniałego mężczyznę. Po kilku latach pobraliśmy się. I było cudownie. Pracowaliśmy w jednym szpitalu. Wszystko było dobrze. I nagle mój mąż zachorował. Była to śmiertelna choroba, która doprowadziła, że on zmarł. I wtedy potężny kamień został złożony na jej serce. Ona nie mogła sobie z tym poradzić. Dlaczego? Mało tego, były tam pewne rzeczy, które między nimi nie zostały do końca uregulowane. Więc ona miała świadomość, że nie jest w stanie już niczego zmienić, naprawić. Ciężar tego kamienia był potężny. Ona już nie mogła dalej go nieść. Coraz częściej zauważono, że jest bardzo przemęczona, niewyspana w pracy. Zwalniano ją do domu. Było źle. Zaczęła brać leki uspokajające. Kiedyś na jakimś bankiecie lekarzy ktoś nalał jej do kieliszka trochę koniaku. Ona nigdy w życiu nie piła alkoholu. Elo, Elu, weź, odprężysz się. My widzimy, jaka ty jesteś spięta. Widzimy, że nie możesz sobie poradzić, że sama rozmowa nie wystarcza. Ten ciężar nie można, tego kamienia nie można odrzucić nawet rozmową terapeutyczną. Napij się troszkę koniaku, ulży ci. I wiecie, ona tak wypiła ten koniak ze skrzywioną miną i nagle po chwili poczuła taką błogość. To potężne napięcie. Ona czuła się jak związana, jakby ktoś w jednej chwili ją rozwiązał. Poczuła się tak dobrze. Kiedy przestał ten lek działać, zaraz poprosiła: nalejcie mi jeszcze. I tak się zaczęło. Kiedy wróciła do domu, po drodze nie zapomniała, żeby wejść do sklepu i buteleczkę takiego samego koniaku wziąć do domu. Z początku nic, wydawałoby się, wielkiego nie działo. No cóż, rano wstawała, szła do pracy. To nie było tak, że wiecie, nagle zaczęła wlewać w siebie nie wiadomo jakiej ilości. Ale wiecie, tę dawkę musiała co jakiś czas zwiększać, dlatego że ta poprzednia już nie działa. Wiecie, to jak lekarstwo działa. Kiedy zażywasz, po pewnym czasie okazuje się, że trzeba zwiększyć dawkę. I tak zwiększała. To doprowadziło do tego, że utraciła prawo wykonywania zawodu, dlatego że zdarzało się, że nawet spirytus ze szpitala podbierała.
Jej synowie, którzy zupełnie nie rozumieli postawy mamy, próbowali z nią rozmawiać, próbowali wszystko zrobić, ale to nic nie zmieniało. Taki szczyt, taka kulminacja tego nastąpiła wtedy, kiedy z papierosem w ręku zasypiała na tapczanie i ten papieros spadł i zaczęło się tam palić. Gdzieś jakieś rzeczy zaczęły się dziać, także ktoś poczuł dym na klatce, wezwano straż. Wiecie, było coraz gorzej. I ona nagle stwierdziła, przecież tak dalej żyć nie mogę. I wiecie, co wtedy robiła? To, co każda osoba, która jest w takiej sytuacji, brała się w garść. Wiecie, postanawiam, silna wola, dosyć. Przecież mam dzieci, moi synowie się wstydzą. Wiecie, te motywacje były bardzo silne. I brała się w garść, i postanawiała. I na drugi dzień wylewała cały alkohol, który miała w szafie. I szła do pracy. I wydawało się, tak, od teraz już nie będę dalej tak żyła. Ale po kilku dniach jakaś potężna siła, której ona nawet nie potrafiła do końca zrozumieć, z powrotem doprowadziła, że wiecie, sama siebie oszukiwała. Mówię, muszę zejść do sklepu, kupić coś do jedzenia. Tylko idę coś do jedzenia. Ale ona wiedziała, że wszystko do jedzenia jest w domu. Ale ona szła tam nie dlatego, że była potrzeba jedzenia, tylko wiedziała, że w pewnej chwili powie, poproszę buteleczkę, poproszę butelkę. Synowie jej dowiedzieli się o naszym ośrodku. Zadzwonili do nas i poprosili, aby mama przyjechała. Dlatego też, kiedy, wiecie, zacząłem z nią rozmawiać, tak zupełnie inaczej. Osoba, dla której Pismo Święte nie było czymś zupełnie nowym, dla której modlitwa była czymś normalnym, ona od razu poczuła się jak w domu. Ale nawet jeżeli jesteś w kościele, w którym czujesz się jak w domu, to wcale nie jest uwolnienie. Ona potrzebowała doświadczyć mocy. Kiedy powiedziałem jej, musisz oddać swoje życie Jezusowi, ona mówi, już dawno to zrobiłam. Modliliśmy się przez jakiś czas. Ela bardzo szybko się przystosowała. I wiecie, po terapii wróciła do domu. Mówimy, super, zwycięstwo. Ale po kilku miesiącach okazało się, że ona znów pije. I znów wróciła do ośrodka. I wtedy postanowiliśmy się modlić. Podjąć taki łańcuch postu i modlitwy i powiedzieliśmy, nie, Jezu, przecież nie ma takiego wielkiego głazu, którego moc Twojej śmierci i zmartwychwstania by nie odwaliła. Zaczęliśmy wyznawać potężną Bożą moc. Wiecie, było to wiele lat temu. Powiem, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Ela otrzymała prawo wykonywania zawodu. Pracuje jako lekarz w pogotowiu ratunkowym, bodajże w Ełku. Kamień został odwalony. Oddajmy Bogu chwałę oklaskami. Wiecie, czy to jest największy kamień? Oj, są większe kamienie. Są o wiele większe kamienie takie, którymi uczymy się żyć i chcemy powiedzieć, że to nie jest kamień, tylko to jest normalne. I taka właśnie osoba znalazła się, było to, już nie pamiętam ile lat temu, w Pensylwanii, w takiej miasteczku Loreville, był duży zjazd chrześcijan, Polaków. Pamiętam, głosiłem tam Boże Słowo. Każdego wieczoru mieliśmy ewangelizację. Wiele osób oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ale nie zapomnę, bo zwracałem uwagę na tę dziewczynę. Właściwie to kobietę, która w podobnym wieku była jak ja. Siedziała z boku i tak widziałem, że nie za bardzo jest zadowolona, kiedy głoszę Boże Słowo. Kiedy już widziała, że ja mówię, to teraz powstańmy, będziemy się modlić, to wychodziła z tej sali. Ale ostatniego wieczoru wyszła do przodu, była jedną z nielicznych już osób, które wyszły do przodu do modlitwy. Podszedłem do niej, powiedziałem, o co będziemy się modlić? A ona tak się uśmiechnęła i mówi tak. Jeżeli ten Bóg, o którym mówisz, jest taki, jak mówisz, to niech On coś zrobi w moim życiu. On wie, o co chodzi. Zagadka. Ale nic, pomyślałem sobie, ja nic nie wiem, ale Panie, Ty wiesz wszystko. To w końcu nie ja odwalam wielkie kamienie.
ale to ty z nimi sobie radzisz. Modliłem się z tą dziewczyną. Wiecie, w pewnym momencie nastąpiło niesamowite takie złamanie w jej życiu. Kiedy skończyło się spotkanie, był to ostatni wieczór, wróciliśmy wszyscy do pokojów hotelowych, na drugi dzień wyjeżdżaliśmy już z tamtego miejsca, wróciłem do Polski. 2 lata później znów jestem w tym samym miejscu, na podobnej imprezie i patrzę, podchodzi do mnie kobieta. Mówię, zaraz. Wiem chyba, o kogo chodzi. Mówi, poznajesz mnie? Ja mówię, tak. Zresztą 2 lata temu byłaś na kempie. Ona mówi, tak, modliłeś się ostatni dzień ze mną. O, ja mówię, ta zagadka, okej. Ona mówi tak. Chciałabym ludziom powiedzieć świadectwo, ale się boję. Ja mówię, dlaczego się boisz? Bo wiesz, kiedy ludzie uzależnieni czy chorzy nieuleczalnie mówią swoje świadectwa, to wszyscy brawa biją, ale ja boję się, że kiedy opowiem o swoim życiu, to takich braw nie otrzymam. Boję się odrzucenia. Będę stał przy tobie. Stanęła przed ludźmi i opowiedziała historię swojego życia. Wiecie, jako dziewczynka, bo ona mówi, że pamiętała od zawsze, że nigdy nie potrafiła patrzeć na siebie jako na kobietę. Nawet bawiła się z chłopcami, nie chciała lalek, tylko samochodziki, pistolety, nosiła spodenki. I wiecie, za każdym razem, kiedy patrzyła w lustro, nie widziała tam kobiety, tylko widziała chłopca. Kiedy przyszedł czas dojrzewania, zauważyła, że jej uczucia nie kierują się w stronę mężczyzn, ale w stronę innych kobiet. Ona wiedziała, że w naszym kraju społecznie jest to absolutnie nieakceptowalne. Bała się presji, co będzie, jak z tego wyjść, jak sobie pomóc. O, w rodzinie nawet już zaczęto troszeczkę, kiedy już miała odpowiedni wiek, tak wiecie, tak dwuznacznie. No to wreszcie, kiedy sobie jakiegoś chłopaka znajdziesz? Kiedy wreszcie sobie ułożysz życie? Pomyślała sobie, może to pomoże mi i się wszystko zmieni. Poznała mężczyznę. Nie była zakochana. Po prostu wydawało jej się, że to może właśnie będzie lekarstwo, które pozwoli, że coś się zmieni. Wyszła za mąż, urodziła 2 dzieci, ale nic się nie zmieniło. Każdego poranku, kiedy wstawała i patrzyła w lustro, nie widziała tam kobiety, ale widziała mężczyznę. Było to już dużo lat temu i ktoś jej powiedział, ktoś, kto ją znał, ktoś, kto wiedział o jej sytuacji, o jej takiej tożsamości. I mówi tak, widzisz, gdybyś była w Stanach, byś mogła sobie zrobić operację i byś mogła normalnie funkcjonować jak inni ludzie. I wtedy pojawił się cel, który trzeba zrealizować, wyjechać do Ameryki. Zostawiła męża, zostawiła dzieci i pojechała do Stanów Zjednoczonych, żeby zrobić operację i zmienić płeć. Wiecie, nie była osobą zamożną, szybko weszła w środowisko transseksualistów, transwestytów. Zaczęła żyć z innymi kobietami. Zaczęło się coraz gorzej dziać. Ale w międzyczasie robiła sobie badania i już miała, ona mówiła, że musiała mieć 2 niezależne świadectwa od lekarzy, psychiatrów, które mówią, że faktycznie to jest mężczyzna zamknięty w ciele kobiety. I kiedy już miała wszystko przygotowane, pewnego dnia na ulicy spotkała dziewczynę, która jej się spodobała. Ta dziewczyna była chrześcijanką nowonarodzoną. I kiedy zaczęła z nim rozmawiać, zaczęły bardzo ciepło, tak fajno z sobą rozmawiać, więc ta dziewczyna mówi, wiesz co, ja wyjeżdżam do Loreville, tam jest taki kongres, jak nie masz co robić, jeżeli masz czas, chodź ze mną. Ale ona powiedziała, wiesz, ale ja nie mam kasy, ja nie mam żadnych pieniędzy, więc no, nie jestem w stanie jechać. Nie martw się, ja tobie pomogę, jesteś gotowa? Wiecie, co w jej myśli? Powstało, wow,
z taką dziewczyną to na koniec świata. Jeżeli jeszcze ona chce mi zapłacić. I pewnie przyjechała na ten kemp. Bardzo jej się nie podobało. Coś było, co każda społeczność, ona kręciła się z boku na bok i nie mogła sobie poradzić. Aż wreszcie tego ostatniego wieczoru wyszła do przodu i stąd też takie dziwne powiedzenie. Jeżeli Bóg jest taki, jak mówi, że jest, to On wie najlepiej, co ja potrzebuję. Módl się po prostu. Wiecie, co się stało tego wieczoru? Kiedy ona przyjęła Jezusa Chrystusa, poszła do swojego pokoju, była niesamowicie poruszona tym, co się działo. Po chwili zasnęła i mówi tak. I rano, kiedy wstałam z łóżka, poszłam do toalety i kiedy spojrzałam w lustro, pierwszy raz w życiu zobaczyłam kobietę. Jezus żyje, jestem wolny. Kamień, wielki kamień jest odrzucony. Ale może teraz zejdźmy, bo powiesz tak. Oj, bracie, ty tutaj teraz jakieś uzależnienia, dramat, podpalenie, alkohol. Tutaj kobieta, transseksualistka, która... Co ja mam z tym wspólnego? Więc może masz bardziej wspólnego z Anią, która pewnego dnia przyjechała do Janowic. Wiecie, to było takie ciekawe. Stoję u siebie w biurze, patrzę przez okno na parking, a oto taki nowy rower, czarny kolor, rower, wiecie, podjeżdża. Niesamowicie atrakcyjna młoda kobieta wychodzi z tego samochodu. Podchodzą inne osoby, poznałem je, osoby z Jeleniej Góry, chrześcijanie, wchodzą do kościoła, są razem na nabożeństwie. I wiecie, kiedy tak z daleka spojrzałem na tą młodą dziewczynę, mówię, takie to dobrze, taki samochód, widać, wiecie, kiedy mówię, Coco Chanel, piątka. Wiecie, nie wiem, buty Lamborghini, tak? To jest firma butów? Nie, to chyba inna firma. Co się okazało? Dziewczyna bardzo operatywna. Od samego też dziecka miała takie poczucie, że będzie zawsze samodzielną i niezależną osobą. Bardzo była przekonana, że... Dobry interes, duże pieniądze gwarantują pełne szczęście w życiu. I doszła do tego. Do naprawdę dobrych pieniędzy. Do dobrej inwestycji. Ale coś było nie tak. Pamiętam w czasie jednej z ewangelizacji, kiedy modliłem się o nią, i ona zaprosiła Jezusa do swojego serca. Powiedziała tak. Ja mam wszystko. I zdaję sobie sprawę, jak wiele ludzi jest, którzy myślą tak. Gdybym miał to, co ma ona, byłbym szczęśliwy. Ona wyglądała na bardzo zadowoloną osobę. Ona była cały czas uśmiechnięta. Nawet się zastanawiałem, czy na przykład jak ona śpi, to też nie jest tak cały czas uśmiechnięta. Czy to już nie jest taka twarz? No bo jak można być cały czas tak uśmiechniętym i być w tym kraju? No. Ale ona była. Ale kiedy opowiedziała o swoim życiu, powiedziała coś takiego. Ale od samego początku towarzyszy mi jakaś dziwna pustka w sercu, której nie potrafię zrozumieć. Wydawało mi się, że podróże ją wypełnią i nie wypełniły. Mam męża, mam dziecko. Jestem naprawdę, mam powód, żeby być szczęśliwą. Jeżeli miałabym narzekać, to ktoś by powiedział, no puknij się w głowę, masz wszystko i narzekasz. Ale nie mogę sobie poradzić, bo nic nie jest w stanie wypełnić tej pustki. I wtedy, kiedy zaczęliśmy modlić się i Ania zaprosiła Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, coś nastąpiło. Powiedziała, teraz mam już wszystko. Ta pustka została wypełniona. Pan Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem. Jestem dzieckiem Bożym. Ale nie mogę powiedzieć i od tej pory żyła długo i szczęśliwie. Zaszła z drugim dzieckiem w ciążę. Relacje z mężem zaczęły się psuć.
mąż wyjechał do Stanów i drzwi za sobą tak zamknął, że ona nie była w stanie z nim nawiązać żadnego kontaktu. Urodziła dziecko. Firmy, które miała na Zachodzie, padły. Te, które były w Polsce, padły. I stała się chyba, stanęła w najtrudniejszym miejscu, jakim mogła być. Pamiętam, jak pewnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała: Marek, czy byście mogli z Ewą przyjechać do mnie? Troszeczkę czasu byśmy razem spędzili. Prawdopodobnie to już ostatni raz w tym pięknym mieszkaniu, bo niestety nie stać mnie dalej, żeby utrzymywać takie mieszkanie, taki dom. Kiedy pojechaliśmy z Ewą do niej, po drodze zastanawialiśmy się, jak jej pomóc, co jej powiedzieć, żeby ją pocieszyć w tej całej sytuacji, w jakiej się znajduje. Kiedy przyszliśmy do domu, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię: Aniu, jest mi tak przykro, że znalazłaś się w takiej sytuacji. Mówi: Marek, daj sobie spokój. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wtedy wypełniła mnie taka radość, takie rzeczywiste szczęście, którego nie miałam, że dziś w tych problemach, te problemy nie są aż tak potężne, jak ta pustka, którą kiedyś w sercu miałam. Wiecie, wychowała dwoje dzieci. Jej syn jest w organizacji Młodzież z Misją. I całym domem służą Panu Bogu. Wielki kamień odwalony. Jesteście młodymi ludźmi. Fantastyczną rzecz, że widzę tu dużo dzieci, a więc jednocześnie jesteście w związkach małżeńskich. Wiecie, że dzisiaj związki małżeńskie to jest numer jeden na celowniku diabła? Żeby udowodnić, że tych dwoje są dwoje. Cały czas, a nie jedno ciało. Że to wcale nie jest tak, że jesteśmy tak różni. Jesteśmy zajęci pracą, mamy dwa oddzielne budżety, różne inne sytuacje się mają miejsce. Mało tego. Wiecie, jak kocham przyjeżdżać w różne miejsca i głosić Boże Słowo, bo patrzę, że jestem tak odbierany jako taki niesamowity facet. Jak on głosi. Jaki ten człowiek ma charyzmę. Moja żona pewnego dnia powiedziała: żeby w kościele tak zobaczyli ciebie jak teraz w domu. I okazuje się, że po małżeństwie, kiedy już jesteśmy w związku małżeńskim, poznajemy się już nie tylko od strony zalet, ale poznajemy się od strony wad. A każdy z nas jest zbiorem pozytywnych i negatywnych cech. Ktoś powiedział: nie ma człowieka bez wad, bo ten, który mówi, że nie ma wad, to jest jego największą wadą. I pozwólcie, że jeszcze jedno świadectwo powiem. W Świeżawie kilka tygodni temu błogosławiliśmy tam mojego przyjaciela Janka, który został pastorem. Tam kościół powstał w Świeżawie, tej małej miejscowości. I to jest ciekawe, w 90 roku w tym miejscu, w którym mieliśmy ordynację, to była taka sala Domu Kultury, głosiłem Boże Słowo i tam ten brat, Janek Jachym, oddał życie Jezusowi, później cały jego dom i 3 tygodnie temu w tym samym miejscu wprowadzaliśmy go urząd pastora kościoła w tym mieście. Ale nie o nim chcę mówić, chcę powiedzieć o Genii i jej mężu. Wiecie, ja jestem ewangelistą, więc w Janowicach ewangelizacji było bardzo dużo. Pamiętam to nabożeństwo. Tak, malutka miejscowość, to nie jest tak, że nagle bardzo dużo jednej niedzieli osób, których się nie zna, pojawia się w kościele. Więc na ogół jako pastor wiedziałem, czy ktoś jest po raz pierwszy, czy nie. Nie musiałem się jak pastor Adam pytać, czy jest tu ktoś po raz pierwszy. Ja wiedziałem, że jest tu osoba po raz pierwszy. I zobaczyłem, że jest to młoda kobieta. Była bardzo smutna.
Kiedy głosiłem Boże Słowo i na końcu zrobiłem wezwanie, może jest w tym życiu coś, co bardzo Ciebie przyciska, męczy, nie jesteś w stanie sam sobie z tym poradzić, a głosiłem na temat Bóg jest miłością, to Boża miłość może to zmienić. I zrobiłem wezwanie. Jedna tylko osoba wyszła do przodu. Właśnie ta młoda kobieta. Kiedy podszedłem do niej i mówię, będziemy się modlić. Wierzysz w to, że Bóg może ci pomóc? Ona mówi, ja w ogóle wszystko to nie wierzę. Dlaczego w takim razie wyszłaś tutaj do przodu? Sama nie wiem. Bo to wszystko już nie ma sensu. I tak mi nikt nie pomoże. To może ja wrócę. Ja mówię, nie, nie. Będziemy się modlić. Będziemy modlić się. Czy jesteś gotowa przyjąć Pana Jezusa do swojego serca? A czy to w ogóle coś da? Zaufaj mi. Ja już nikomu nie ufam. Okej. Ona opowiedziała mi później o swoim życiu. Miała 17 lat, kiedy pierwszy raz wyszła za mąż. Bardzo nieszczęśliwe małżeństwo. Rodzina zresztą wiele razy mówiła, nie powinniście być razem. Widzisz, że on bardzo często jednocześnie umawia się z kilkoma dziewczynami. Ona była zakochana. Więc wbrew sugestiom innych podjęła decyzję, wstępuje w związek małżeński. Okazało się, że ten związek małżeński niewiele dłużej niż pół roku trwał. Dlatego, że on po prostu odszedł od niej, poszedł do innej kobiety i powiedział, nie obchodzi mnie to. Rodzina wtedy, wiecie, chcąc jej pomóc i wtedy ma się takie argumenty typu posłuchaj, nie martw się, dzięki Bogu, że dziecka nie ma, jesteś młoda, życie sobie jeszcze ułożysz, tutaj ten drań nie był ciebie wart. Wiecie, to okej. Okay. Ale ona już miała wielkie zranienie w sercu, więc była bardzo ostrożna i nawet z początku podjęła decyzję, że ona nigdy nie będzie wstępowała w związek małżeński. Ale po kilku latach, nie miesiąc, po kilku latach poznała mężczyznę. Oj, była bardzo ostrożna. Ta relacja nie trwała kilka miesięcy, ale trwała bodajże 2 albo 2,5 roku, zanim podjęła decyzję i powiedziała, dobrze, wstąpimy w związek małżeński. Ożenili się, pobrali się. Ona również urodziła 2 dzieci, chłopca i dziewczynkę. Mieszkali wtedy jeszcze poza Świeżawą, przeprowadzili się do Świeżawy. Wtedy jeszcze były takie gospodarstwa po PGR-ach. Młode pokolenie, nie wiecie co to jest, Państwowe Gospodarstwa Rolne. To były takie w zamierzchłych czasach. Było inaczej. W sklepach był tylko ocet. I tam próbowano to prywatyzować i tak dalej, więc on zatrudnił się tam, a tam akurat wszedł w takie bardzo pijące towarzystwo. I co się okazało? Kiedy ten człowiek popił sobie, to tak jak na trzeźwo był do rany przyłóż, on nie potrafił nawet głośno powiedzieć, to jak sobie wypił, to jakby wstępował w niego diabeł. Agresja, pretensja. Z początku były krzyki, później były krzyki z podniesioną ręką, później już było bicie, było znęcanie się fizyczne, psychiczne. No właśnie, co teraz zrobić? Jak im pomóc? Rodzina oczywiście wtedy wchodzi i chce pomóc. I zobaczcie, czy to nie jest piękne. Przychodzą rodzice, siadają i mówią tak. Posłuchajcie, jesteście dorośli. No puknijcie się w głowę, jak wy się zachowujecie. Macie takie fajne dzieci. No chłopie, weźcie w garść. A ty musisz nieraz też mu ustąpić. Wiecie, i po takiej fantastycznej rozmowie terapeutycznej rodzice wychodzą tacy spełnieni. Spełnieni. Ale myślicie, że cokolwiek się zmieniło w tym małżeństwie po takiej wizycie? No pewnie, że nic, kompletnie nic. Wszystko wróciło do tego samego miejsca. I tak trwało. Były ucieczki do domu jej z dziećmi, powroty. I powiedziała tak, pastorze,
I postanowiłam się rozejść. I teraz w czwartek, bo spotkanie było w niedzielę, w czwartek mamy ostatnią sprawę rozwodową, już będzie podpisany list rozwodowy. Dlatego nie wiem, po co wyszłam. Wierzę, że Pan Jezus może uczynić coś daleko więcej, niż ty możesz sobie wyobrazić. Będę się modlił. Kiedy modliłem się, gromiąc diabła w tym małżeństwie, wyznając połączenie ich w mocy Ducha Świętego, kiedy poprosiłem ją, żeby zaprosiła Pana Jezusa do swojego serca, poprowadziłem jej w takiej pokutnej modlitwie. Skończyło się nabożeństwo, wszyscy wrócili do domu. Tydzień później wychodzę za kazalnicę, rozglądam się. O, patrzę, ona, jakiś facet obok niej siedzi. Super, wygłosiłem jak zawsze płomienne kazanie. Innych nie potrafię. I kiedy skończyło się nabożeństwo, stanąłem z tyłu przy drzwiach, aby żegnać się z osobami, które wychodzą z kościoła. I kiedy oni wychodzili, podszedłem do niej i witam się, a ona tak z taką radością mówi tak: pastorze, to jest mój mąż. A ja pomyślałem sobie, chyba twój były mąż, bo czwartek już minął. I ona chyba usłyszała moje myśli, bo mówi tak: bo my w czwartek nie byliśmy w sądzie. I wtedy ten człowiek, taki mały, nagle mówi tak: cicho bądź, ja muszę coś powiedzieć. Wiecie, o 2 metry odskoczyłem normalnie, mówię, co jest? I on mówi tak, patrzy tak prosto mi w oczy, mówi tak: ja musiałem tu przyjść i zobaczyć, gdzie ona polazła w zeszłym tygodniu w niedzielę. I mówię, a co się stało? Ona przyszła jakaś nienormalna. Co się stało? Weszła do domu, spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i mówi tak: kochanie, może ci obiad zrobię? Od razu pomyślałem, że otruć chce mnie. Wiecie, tam było naprawdę źle. Oni z sobą nie rozmawiali już od miesięcy, a jeżeli to były rozmowy, to raczej były: sama sobie weź. Wiecie, taka dyskusja była. Więc dla niego to był szok. I dlatego musiał przyjść. Tak spojrzałem na niego i mówię tak: a ty też potrzebujesz Jezusa? I nie czekałem, kiedy on mi odpowie, tylko nałożyłem na jego głowę ręce i zacząłem się o niego modlić. Posłuchajcie, tydzień później rozpoczynam nabożeństwo. Patrzę, oni siedzą i dwoje ich dzieci wychodzą na koniec kościoła. Patrzę, jak on ją obejmuje. Z jednej strony jedno dziecko jego, z drugiej strony drugie dziecko ją. Idą na parking do samochodu, a ja patrzę i mówię tak: Boże, ja nie mam z tym nic wspólnego. Wielki kamień odwalony.